Na ten dzień czekały nie tylko przedszkolaki, ale również rodzice wraz z wychowawcami. 25 listopada w Szalejewie Dolnym w nowym przedszkolu gminnym odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, tak, że na dzisiejszym pasowaniu przedszkolaka mieliśmy okazję też oficjalnie otworzyć nowo powstałe przedszkola. Powstały one w ramach projektu Przedszkolna Kraina z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, czy kwota ogólna projektu to jest ponad 2 miliony złotych. Projekt będzie realizowany przez 3 najbliższe lata szkolne. W ramach tego projektu zostały zaadaptowane pomieszczenia, czy w ogóle budynek po byłych zlikwidowanych szkołach podstawowych w Szalejowie Dolnym i w Bierkowicach. Będziecie Państwo mieli okazję przekonać się, tak, jak wyglądają piękne, kolorowe, świetnie wyposażone sale, również z salą sensoryczną do terapii ruchowej dla wszystkich dzieciaczków. Zanim dzieci wprowadziły się do nowej placówki, przez kilka miesięcy zajęcia przedszkolne odbywały się w budynku zastępczym. Największą trudnością było to, że jednak remont placówki troszeczkę się opóźnił, na zasadzie 2,5 miesiąca. I musieliśmy takie prowizoryczne, że tak powiem, w cudzysłowie, przedszkole zorganizować w budynku starej szkoły w Szalejowie Górnym. Przy zaangażowaniu, bardzo wielkim zaangażowaniu rodziców, pracowników, całej Rady Pedagogicznej, udało nam to się. Myślę, że no, przetrwaliśmy ten trudny okres. Bez jakichś tam większych ubytków na całym funkcjonowaniu dzieci. No teraz już mamy wspaniałe przedszkole, nowocześnie wyposażone, pięknie wyremontowane. Przedszkolaki są zadowoleni, rodzice są zadowoleni, ja jako dyrektor i nauczycielom bardzo dobrze się pracuję. Czy być przedszkolanką to trudne zajęcie? Trudne zajęcie, ale sprawia wiele przyjemności. Jak ocenia Pani swoje grupy? Do takiego przedszkola każde dziecko chce chodzić. Ma wspaniałe wyposażenie. Jest kolorowo, funkcjonalnie, bezpiecznie. Na przykład mamy sieć domofonową, która bardzo nam tutaj usprawnia pracę i bardzo podnosi bezpieczeństwo. Co jeszcze? Bezpieczeństwo też wokół placówki, bo teren jest ogrodzony. Tutaj przebiega co prawda droga gminna, ale tu jest bardzo mały ruch. Niedaleko mamy plac zabaw, z którego możemy korzystać. No to są przede wszystkim te takie zalety, jeżeli chodzi o ulokowanie i budynek. Czy jest Pani zadowolona z przedszkola? Tak, bardzo. A z czego najbardziej? Że mojego dziecka w domu nie ma. No jest bardzo ładnie, jest elegancko zrobione, jest bezpłatne przede wszystkim. Dziecko coś siekolwiek nauczy w tej szkole, prawda? W przedszkolu. Ja mówię prawdę, nie? Taka prawda jest, że troszkę jest w pokoju, dziecka nie ma w domu, co mogę powiedzieć. Miła jest opieka przede wszystkim, bardzo mi się podoba w przedszkole, nauczyciele są bardzo mili, nic nie mogę z tego powiedzieć. Kiedy porów inne zmię, pójdę po diabłonie i na sobie. Także no idziemy po prostu tą standardową podstawą programową. Planujemy takie działania prozdrowotne. Chcemy być przedszkolem promującym zdrowie, no ale wiadomo, że do zdobycia tego certyfikatu, bo to jest taki krajowy certyfikat, który po przejściu pewnych etapów się zdobywa, musimy się do tego przygotować, ale oferta zajęć dodatkowych jest bardzo bogata. Dlatego, że przedszkole jest zrealizowane w ramach projektu Przedszkolna Kraina i prowadzony jest bardzo bogaty wachlarz zajęć dodatkowych i opieki specjalistycznej. Mamy w przedszkolu psychologa, logopedę i terapeutę integracji sensorycznej.
Jeżeli chodzi o zajęcia już takie konkretnie dodatkowe, to mamy warsztaty taniec, warsztaty teatr, język angielski oraz raz w miesiącu są wyjazdy na basen. No jeżeli pojawi się śnieg, to także będą wyjazdy na marty. Przedszkola powstały w wyniku restrukturyzacji oświaty w gminie Kłodzko. W tej chwili mamy 5 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, 2 gimnazja, w tym jedno przedszkole z oddziałami integracyjnymi, jedno przedszkole z oddziałem żłobkowym i jedna szkoła podstawowa, szkoła integracyjna. Taka struktura, tak, czy taki układ szkół w gminie Kłodzko jest optymalny. To potwierdza ilość dzieci, to potwierdza również ilość dzieci w przedszkolach, tak? Nie było żadnego problemu z rekrutacją maluszków w obu nowo otwartych przedszkolach, a to potwierdza, że przedszkolaki potrzebują, tak, tej opieki i wychowania przedszkolnego w takich nowych obiektach. I składam Nowum, do tego przedszkola są te dodatkowe zajęcia prowadzone przez specjalistów. Nowum jest również to, że rodzice nie płacą za te przedszkola, tak? To jest finansowane z projektu, a więc i wyżywienie, i te dodatkowe zajęcia są w pełni bezpłatne. Miejsc brak, lista rezerwowa nadal jest. Pasowanie na ucznia było również debiutem 60 wychowanków przedszkola na scenie. Co jak widać, wyszło im świetnie.